Siema, witam w czwartym odcinku Okiem Psycho. Okiem Psycho jest dzisiaj spuchnięte. Dobre pokazuje czy drugie? Na to nie? Od soczewki. Także nikt mnie jeszcze nie pobił. Dzisiaj poruszymy jak zwykle bardzo ważne tematy. Tokyo Drift w wykonaniu Piotra Szeligi. Będziemy testować Energole, m.in. od Buddy oraz WK Dzik. Ale wiesz, że to nie jest Energol. Tu będzie Energol. Będę właśnie cząść. Do tego słynny wiralowy filmik, na którym bardzo małoletni dziś śpiewają piosenki Fagaty, no i dwie wzmianki o reportażu TVN na temat Stewarta. Drifterzy! Co wy drifterzy odjebaliście? Co tu się odjebało? Do sieci trafił filmik, jak Piotr Szeliga, znany opiekun cudzych dzieci, żono a trenerów czy innych tam współpracowników, próbuje driftować, prowadzić auto. Ciężko stwierdzić, co on właściwie robi. Pewno wystawiał na sprzedaż swoje Audi A7 za bagatela 199 tysięcy. Tak, chyba 10-letnie auto z przebiegiem prawie 300 tysięcy kilometrów wystawił za 200 tysięcy. Cena pewnie była wysoka, ponieważ wiadomo, były tam różne żony, no i Piotr Szeliga tym jeździł, więc cena o 100% do góry, wiadomo. Czy on to sprzedał? No chyba sprzedał, bo ma jakieś inne auto. I generalnie wiralowy stał się filmik, gdzie Piotr Szeliga po obejrzeniu za szybcy się wściekli. Poszła! Szybcy wściekli! Krzychu, kadetem teraz! Piotrek, kadetem teraz! Staje bokiem, więc generalnie stworzył zagrożenie A dla pieszych, B dla zmotoryzowanych, C dla ludzi oglądających to w internecie, bo naprawdę Piotr Szeliga jest dawcą kontentu dla ubogich umysłowo. Albo inaczej, Piotr Szeliga jest ubogi umysłowo i jest dostawcą takiego kontentu, przez co ludzie, którzy to oglądają, mogą się przez chwilę poczuć ubodzy umysłowo. Więc generalnie, jeżeli miałbym tutaj coś dodać, no to uważam, że trzeba go skancelować i wsadzić na 25 lat do więzienia, albo 100 zł grzywny. A tak serio, typowy Piotr Szeliga. Jak miał tą A7, zrobił sobie tak głośny wydech. Tam jest 300 koni i tam jest V6. Ale ryczało jak rasowa G-klasa w Brabusie i szczelało ogniami. Także no, Piotrek ma taki kompleks małego dresiarza chyba i lubi zwracać na siebie uwagę. Tym razem również zwrócił, jak zwykle negatywnie. Czy my mamy jakąś współpracę ze szkołą jazdy? Kogoś tu możemy? Ten? Nie mamy. Ale możesz sobie takie L jak loser po prostu postawić na szybie i też będzie spoko. Fagata. Jakby ktoś nie wiedział, nie no, wszyscy wiemy, kim jest Fagata. Na Twitterze pojawił się filmik, gdzie 12-latki, 10-latki, 11-latki jadą chyba na wycieczkę szkolną albo do szkoły jakimś autokarem i wszystkie śpiewają, że mają sexy ci. No, czekaj, bo by się tak... Gruda została. Mniejsza o to, jaką piosenkę one tam śpiewają, te małe dziewczynki. W internecie oczywiście zawrzało. Konopski też nagrał materiał, w którym no niby stwierdził fakty oczywiste, to co ludzie pisali, że kiedyś słuchało się Galigualabani, znaczy słuchało, ja nigdy nie słuchałem Popka, ani Cypisa. No ale generalnie zawsze był jakiś kontent muzyczny mega toksyczny, cringe'owy i zawsze odbiorcami były dzieci. Jednym z takich właśnie największych przygłupów w tej branży właśnie jest Cypis, który otwarcie propaguje jakieś mefety, ruch. Blach i tak dalej, sam nazywa swoich słuchaczy debilami. Jeżeli ktoś słucha nieironicznie Cypisa, to powinien zostać pozbawiony praw wyborczych. Powinien mieć nadane prawo do eutanazji natychmiastowej, bo generalnie słuchanie czegoś takiego nieironicznie, w ogóle ironicznie, to już jest trochę cringe. Bo ja już bym wolał na przykład na majówce sobie puścić, wiesz, fajny masz pi***. No, chcę, byś miała ślisko. Na przykład, no nie? Ale nie Cypisa. Wszystko zerżnięte z jakichś tam amerykańskich hitów, przerobione na Polskę. Ważne, żeby było ci paru mef***. Więc generalnie totalne dno. No i czy Fagata czymś się różni? Fagaty teksty są lepiej poskładane niż Cypisa. Wiadomo, na tego sama nie pisze. Jest to lepiej wyprodukowane, ale do kogo pretensje? Do Fagaty, że dzieci w autokarze jej słuchają? No raczej do rodziców. Konopski tam podniósł taki temat, że no ale Fagata wcześniej robiła content dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. No dobra, może robiła. Ale to co? Znaczy ma się nie rozwijać? Nie uważam, żeby było rozwijaniem się. Znaczy finansowo, biznesowym pewnie jest, ale wiecie o co chodzi. To, że kiedyś robiła jakieś tam płatki czy coś tam, nie znaczy, że do końca życia ma być ułożoną taką dziewczynką dla dzieci. Chcę pokazać swoją prawdziwą naturę Szona? Proszę bardzo, niech pokazuje. A to, że dzieci słuchają tego, to jest wina rodziców. Maja Staśko oczywiście wrzucała tweety. Pięta Maja Staśko wrzucała tweety, że platforma dopuszcza dzieci do takich treści. W ogóle pojawiają się głosy, żeby cenzurować internet od twórców. Maja Staśko, Rewo, Konopski też zaczyna coś tak przebąkiwać. Ci ludzie chcą, żeby jeszcze bardziej cenzurowano nam internet i wolność słowa. I to jest pojebane. No bo wiecie, oni i tak mają swój content święto jebli.
im to nic nie robi. Dla nich to będzie nawet lepiej. Ale dla wszystkich innych, którzy chcą się uzewnętrzać w jakiś sposób, nie mówię tutaj tylko o patologii, no to już tak kolorowo nie będzie. Te dzbany dążą do tego w swoich wypowiedziach, żeby państwo zainteresowało się internetem i jeszcze bardziej nas ograniczyło. Ja powiem jak major. Ogółem precz z tą komuną. Reasumując, to nie wina fagaty, że dzieci w autokarze śpiewają, że mają seksy. To wina rodziców, nie pilnują swoich dzieci. A czy to jest takie szkodliwe społecznie? No pewnie jest, ale wydaje mi się, że nawet te dzieciaki nie biorą tych piosenek na poważnie fagaty. Tym bardziej, że ta 11-latka wydała oświadczenie na Instagramie, że nie popiera działalności fagaty. Także bicie piany o nic, Konopski znowu miał powód, żeby się dopierać. Fagaty, której nie lubi, koperkowa afera jak zwykle. A fagata dalej zarabia pieniądze, tak jak zarabiała. A wiecie, co na pewno nie jest szkodliwe społecznie? Energobeta! Termomodernizacja z dotacją nawet do 135 tysięcy złotych. Link jak zawsze znajdziecie w opisie. Tym bardziej zajrzyjcie tam, ponieważ często szukają pracowników. Na przykład Kuba Lasik szuka teraz pracy. Nawet udostępniałem go na story, bo bardzo ładnie prosił. Więc Kuba Lasik, jeżeli szukasz nadal pracy, zajrzyj w link w opisie. Może cię przyjmą. Nie liczyłbym na to, ale spróbuj. A wy również zajrzyjcie tam do linku. Wszystkie informacje są tam zawarte. No i myślę, że warto sprawdzić, tym bardziej, że płacą mi za reklamę. To naprawdę warto. A jeżeli chodzi o Maję Staśko, szkodliwość społeczną, pociągnijmy ten temat dalej. Wyszedł reportaż superwizjera bodajże na temat Pandora Gate. No, dużo tutaj nie będę dodawał. No, Konopski powiedział w sumie swoją rację, że materiał trochę pocięty, trochę zmanipulowany, przeinaczone fakty, generalnie bardzo niepełny. Nie wiem do końca, po co ten materiał wychodzi po pół roku od Pandory. Nie wnosi nic nowego, wiele rzeczy pomija, wiele rzeczy wypacza. No i wiele zasług zostało przypisane Maji Staśko znowu. Maja Staśko, największy szkodnik w polskim internecie, pseudoaktywistka, chora psychicznie osoba, pseudointelektualistka, skrajna lewaczka. To jest ta sama, która wydała książkę złożoną tylko z obraźliwych komentarzy na jej temat. Tak się robi pieniądze na debilach po prostu. Robicie screeny, komentarzy, klejacie to, wydajecie jako książkę. Ta sama osoba, która chce każdego cenzurować, cancelować, najpierw wymyśla problemy, a później te problemy próbuje rozwiązywać. No Maja Staśko w Pandorze miała znikomy udział. Powiedziałbym, że była tam zbędna, niepotrzebna. No ale mordę w TVN nie pokazać jak najbardziej. No przecież Maja Staśko, lewicowa aktywistka, ta sama, która brała pieniądze podobno od kadyrowców, tak chciała walczyć z patologią, że ona po prostu tam pójdzie, zawalczy. Znacie tą historię. Maja Staśko to jest osoba, która powinna być cancelowana i ja będę powoli do tego dążył, żeby po prostu ujawniać wszystkie oszustwa, pomówienia, frajerskie zachowania. Kobiety tutaj bym powiedział w cudzysłowie, ale zaraz mnie pozwie. Chociaż nie wiem, jak ona się identyfikuje. Bez makijażu, może jako mężczyzna. Nie oceniajmy po wyglądzie, zresztą patrzcie, jak ja wyglądam. Wczoraj robiłem live'a na TikTok. Zapraszam zresztą na moje live na TikToku. Mówili, ja pierdolę, jaki ty jesteś hot, ale ty dojebany jesteś, wiesz. Ty masz opłacone tych ludzi, no nie ściemniaj. Nie. Akurat moi moderatorzy na TikToku mamy taką zależność, że to oni mi płacą. Reasumując, Maja Staśko, jeżeli mogę mieć do ciebie gorący apel, to wypierdolę z internetu, bo zrobiłaś mi dużo złego, ty wiesz o tym i ja ci tego nie odpuszczę. A teraz już tamtymi rzeczami. Teraz najważniejsze, co dzisiaj czekałem, czyli będziemy testować energetyki. Dodam tylko, że ja nie piję w ogóle żadnych, przez całe życie nie piję. Wiem jak smakuje, nie? Jest jakaś dziwna moda, że influencerzy produkują napoje, które są szkodliwe dla zdrowia, tym bardziej dla dzieci, a odbiorcami tych influencerów są głównie dzieci. I niech mi nikt nie pije energole od 18 roku życia. Kto nie napił się kiedyś alkoholu przed 18? Kto nie zajarał baki? Kto pasa nie wciągnął przed 18 rokiem życia. Przed 18. I nawet w Żabkach sprzedają po znajomości i ktoś ci dorosły może kupić. No generalnie to jest taki soft narkotyk dla młodzieży i dzieciaki kombinują jak to zdobyć. No ale nic. Słuchajcie, tutaj mamy tak. To. O, ale ta sama puszka jest rakotwórcza. Mamy tak. To. Dzik Cherry Energy. Zero smaku, zero cukru i kalorii. Dozę z dozą logotypu, klasyczek, Red Bull i Tiger, od Tigera Bonzo chyba. Oczywiście będę testował to ja, tobie też dam łykę, żeby nie było, że za darmo robisz. Najlepiej jakby tu były jakieś 9-letnie dzieci, żeby mogły to testować, ale ja nie jestem Marcin Mazur. Jakby ktoś nie wiedział, to Mazur kiedyś robi testy energoli. Postawił energetyki kiedyś i mówi, to są bardzo szkodliwe energetyki, nie dla dzieci. I zawołał synu, chodźmy spróbujemy jak to smakuje. No. Dzieci niby żyją, ale co to za życie. Napój herbaciany z ekstraktem z zielonej herbaty i miodem. Zawiera cukier, substancję słodzącą. Zobaczymy, czy dostanę raka. Ale... Drodzy Państwo, czuć jakby etiopskie dzieci stópkami ugniatali ten miód. Masz już raka?
A to jest woda jakaś. Woda po herbacie. Jeżeli miałem potanić smak, to tak jakbyście z jednej torebki Liptona robili trzecią herbatę już. Kupiłbyś to? Tak. Tylko że to jeszcze jest złoty chyba. A to nie. No, to już bym wolał chyba Liptonka sobie wypić. Produkcja takiego Energola, tam z puszką, to jest jakiś, nie wiem, złoty coś. Krojenie hajsu na dzieciakach trwa w najlepsze. O, tu już jest gazoliny taki. To już wykręca mordę. Trochę jak Maryjka. Wypij sobie z dziewczyną, to jest wino, które ja promowałem przez to, piłem na każdym streamie Maryjkę kiedyś, bo już nie piję alkoholu i nie można było tego w sklepie dostać. Maryjka to może być twoja reklama. O, już mi się język plącze, zobacz jak ty to widzisz, jak to mi już częsie. Znaczy, ja nie mam porównania, bo ja się nie znam, porównajmy to z klasycznym Red Bullem. Ale wydaje mi się, że tutaj szybko smak się ulatnia, że te energole na końcu pasek mają. Generalnie robimy to, bo nie miałem pomysłu na odcinek jak coś. A tak to zobaczcie, pół odcinka będziemy sobie pić. Takie same. Ja nie czuję smaku, bo ja przedwczoraj zęby myłem. Doszło do niego. Serio takie same, czy nie? Tak, ja jestem Team Tiger. Dobra, to zrobimy tego Tigera. Nie no, zobaczcie, jak ten Budda nas... Tu jest 250, tu jest 355. Ja już czuję, że on raka. A już mi brzuch boli, opity jestem tego. No nie, ja nie czuję różnicy, nie? Ja lubię pić ocet generalnie, może mam wypalone kubki. No. No to z tych trzech, jakbym miał to pić to gówno, czyli Red Bull Tiger DOS, no to wziąłbym najtańsze, bo ja nie czuję różnicy. Tutaj dzik, potężna pucha, żeby się chciało na niej usiąść. O, jest kolorek, jak krew z p***y. Zdrowia. Ten najsmaczniejszy. Mimo, że ja wiśni nie lubię, powinniśmy... Ja też nie lubię wiśni. Powinienem wziąć klasyczny, no to Hania kupowała. A mimo, że jest wiśniowy i jest zero cukru, czyli bez smaku, to chyba mi najlepiej smakował. Na ten żółty dałbym takie 4. Red Bull Tiger DOS dałbym wszystkim... No w skali energoli chyba są ok, powiedzmy, że 7. Ale Budda i tak jest najmniejszy i najdrożsiejszy, więc najmniej punktów. Zobaczymy, jeżeli za tydzień nie wyjdzie okiem sajku, to znaczy, że już mnie to rozłożyło. Tak szczerze, dla mnie to jest turbo frajerstwo. Macie pieniądze, możecie produkować wszystko, na przykład ekologiczne banany dla dzieci. Cokolwiek innego możecie produkować, to produkujecie takie gówno, idziecie na jedno kopyto. Wiem, że tego i tak nie oglądacie, dlatego do was apeluję. Ludzie, ogarnijcie się. Nie, a tak serio? Uważasz, że to jest spoko produkt dla młodzieży? W ogóle energole nie są spoko. Ja nie piłem i zobaczcie. Jestem antyreklamą, nie picia. Jak dla mnie reasumując, to był nierzetelny i chuj test. Tak samo jak nierzetelne i chuj są energetyki Buddy i wszystkie inne. Nie pijcie tego gówna. Już lepiej po prostu wodę z kranu chlipać albo z kałuży. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo.